Szanowni Państwo, betlejemskie światło pokoju. Od 30 lat harcerze, ponad 30 lat harcerze w grocie narodzenia pobierają światło. Ono tam się świeci 365 dni w roku bez przerwy. Świeci się światło pokoju, światło nadziei, światło miłości. I harcerze to światło miłości pobierają, pożyczają, zabierają po to, żeby roznieść się całemu światu. I tak przez Słowację trafia ono do Polski, z Krakowa jedzie aż do Gdańska, z Gdańska do Słupska. I mamy je kolejny raz, szanowni państwo, mamy je. Litwa, Ukraina, na Ukrainę też ono trafi. Mamy przyjaciół z Ukrainy w jednym ze stanowisk, także tam możemy pomagać naszymi zakupami nawet. Szanowni państwo, to jest betlejemskie światło pokoju. Ono za chwilę trafi w ręce pani prezydent, w ręce nas wszystkich symbolicznie. Bardzo proszę o przekazanie betlejemskiego światła pokoju pani komendant. Pani prezydent. Proszę przyjąć ten malutki płomyczek, ale jakże ważny i jakże ciepły. Ogień to jest taka jedyna rzecz, która się dzieli i nie znika, która się mnoży. W sumie tak jak przyjaźń. Także proszę przyjąć ten symboliczne światełko dla naszego cudownego miasta, dla wspaniałych mieszkańców. To jest ogień, który niesie nadzieję. Ogień, który ma rozpalać nasze serca, nieść nadzieję i wiarę w lepsze jutro, w lepszą przyszłość. Słowa piosenki o betlejemskim światełku pokoju mówią: światło z Betlejem, nową światu da nadzieję. I myślę właśnie to, co pani prezydent powiedziała w dzisiejszych czasach, trudnych czasach. Niech to światło, drodzy państwo, niesie nam tą nadzieję, niech rozpala nasze serca. Bądźmy dobrzy po prostu, a na pewno poradzimy sobie z każdym problemem. Pani prezydent, bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Obiecuję, że ja zaczynam od siebie, kochani. Codziennie będę uśmiechać się i rozdawać te uśmiechy i życzliwość innym. Z wszystkim mieszkańcom przekazuję to światełko, żebyśmy je mieli po prostu w sobie przez cały rok. Bardzo dziękuję. Kochani, jesteście co roku, pamiętacie, żeby tak pięknie przekazać nam to światło, ale później również pokazy światła, takiego żywego ognia, jako atrakcja dla państwa.